Basia Jackiewicz, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Kulturalnych Pogaduszkach. Dzisiaj jesteśmy w parku za Centrum Kultury i Sztuki, bo to już koniec wakacji. No nie ma co ukrywać, wrzesień przed nami. Właśnie wrześniowym repertuarem Centrum Kultury i Sztuki zajmiemy się dzisiaj. A ze mną jest Piotr Bunkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Basiu. Piotrze, powiedz mi, co Cię sprowadziło do tego pięknego parku? O czym chciałbyś opowiedzieć? O Retrograniu 2022, które będzie miało miejsce w Tczewie, bo tak się składa, że znowu to robimy. Poprzednia edycja spotkała się z takim sukcesem i w ogóle zaangażowaniem ludzi, że no nie mogłem odpuścić w tym roku, więc z silniejszą ekipą i z silniejszym programem postanowiliśmy znowu postawić na swoim i zorganizować to jakże świetne wydarzenie. A co na nim będzie? Czego się mogą mieszkańcy Tczewa spodziewać? No i to jest jednak ten wątek, na który ciężko jest mi odpowiedzieć, bo naprawdę będzie tam, dużo wszystkiego. My naprawdę celujemy i w tych starszych fanów retro, którzy jeszcze gdzieś tam pamiętają tego Commodora 64, czy też ludzi mojej generacji, którzy rozpoczynali swoją przygodę z Pegasusem i Szarakiem, czy też wszystkich tych młodych, którzy gdzieś tam pogrywają sobie w jakiegoś Fortnite'a, więc będziemy mieli i mini automaty, głównie Capcom Home Arcade. Myślę, że tutaj bardziej obeznani gracze skojarzą te sprzęty. Będziemy mieli też oczywiście pełno konsol, oczywiście tutaj salę całą konsol będziemy mieli, także salę gier planszowych, więc teraz nie tylko stawiamy na tą elektronikę, ale też na gry offline, więc będziemy mieli też pewnego człowieka, który się będzie tym wszystkim zajmował i mam nadzieję, że powie też coś więcej od siebie, ale tutaj też nie będę spoilerował, ale co najważniejsze, będziemy mieli sporo rzeczy na scenie głównej. W tym roku jestem naprawdę dumny z całej ekipy, która dołożyła te swoje 5 groszy do tego, co się będzie tam działo, bo naprawdę będziemy mieli świetnych gości. Będziemy mieli m.in. Jakuba Prokopowicza z Just Play Tczew, który wypowie nam się na takie tematy, jak wygląda teraz prowadzenie takiego punktu sprzedaży gier wideo w czasach cyfrowej dystrybucji. Będziemy mieli Gabrielę Zubek z Games.pl. Przyjedzie do nas prosto z Krakowa, żeby opowiedzieć o tym, jak pracuje się dla takiej ogólnopolskiej redakcji growej, jak zaczęła się jej przygoda z tym, jak wygląda taka praca w terenie na wielkich eventach. No i też będziemy mieli Wacława Kulczykowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, z Wydziału Historycznego, który prowadzi historię w grach. Generalnie są to takie zajęcia, gdzie przez 45 minut mówi się o historii, a potem przez 45 minut studenci grają, więc to będzie też ciekawa perspektywa i myślę, że warto posłuchać tej rozmowy. Będzie też kilka niespodzianek, ale myślę, że gdzieś tam w locie ktoś o nich usłyszy wkrótce. Będą oczywiście turnieje, bo to już jest nieodłączny motyw retrogrania. Tym razem postawiliśmy na Icy Tower. Myślę, że większość graczy gdzieś tam ze świetlic szkolnych też kojarzy pewnego Harolda z czapką, który wskakuje na sam szczyt wieży i ślizga się po tych wszystkich lodowych platformach, więc kto zgarnie największy highscore wygrywa. No i będzie też Deluxe Ski Jump. Tym razem wersja czwarta, więc będzie małyż i słyszałem, że jakaś gdzieś tam reprezentacja do nas jedzie, ale też zobaczymy, jak to wypadnie. No i będzie wielkie boom. Co prawda w tym roku niestety nie będzie Game Jamu, nad czym ubolewam. No to niestety wyszło z takich organizacyjnych kwestii i też z tego, że no niestety sytuację na świecie mamy, jaką mamy, więc też gdzieś tam te kwestie no niestety musiały zostać trochę przycięte. Ale będziemy mieli koncert. Zagra dla nas Arkadiusz i Tinnitus Jack. I jeśli ktoś lubi takie klimaty cyberpunkowe, metalowe, darksynfowe, to jak najbardziej nie może przegapić tego koncertu. Myślę, że warto jest się tam pojawić, bo nawet jeśli ktoś nie jest stricte zainteresowany grami, to chociażby dla samych tych rozmów warto się pojawić i dla samego doświadczenia koncertu. Tutaj warto też podkreślić, że dla wszystkich uczestników wydarzenia, no wszyscy będą mogli wziąć udział w Q&A, czyli będą mogli zadać pytania naszym gościom, więc to nie jest tak, że tylko my siedzimy z tą kartką A4, czytamy wszystkie pytania, dobra, na razie, dzięki, tylko faktycznie będzie ta interakcja ze strony publiczności, więc myślę, że to też zrobi nam takie małe konwentowe doświadczenie. No to zapraszamy bardzo gorąco i zapraszamy również na stronę cki.tczew.pl, bo tam wszystkie szczegóły się znajdują. Dziękuję. Dzięki. Cześć, wpadnijcie na mój koncert. 4 września w Tczewie usłyszycie syntezatory i gitary na żywo. Jeżeli muzyka z filmów science fiction, gier to coś, co lubicie, a klimaty cyberpunk nie są wam obce, będziecie dobrze się bawić. Spotkajmy się o 19 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie już 4 września. A teraz zobaczcie, jak wyglądało to ostatnio.
teraz na naszych gorących krzesłach sam dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, Tomasz Hildebrand. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Co za inne propozycje ma Centrum Kultury i Sztuki? Bo o retrograniu już wiemy wszystko, ale to oczywiście nie wszystko to, co jest już w tym powoli jesienno-zimowym repertuarze. Oczywiście, że nie wszystko, jest tego bardzo dużo i tych innych, o których mówisz, jest jeszcze więcej. No i właśnie, co, od czego zaczynamy? Wiem, że jest coś dla tych, którzy może jeszcze trochę pamiętają wakacje albo podróżowali dużo, bo będzie pewna podróż. Tak, to będzie taka swoista, taki wspominek z wakacji. Oczywiście, jeżeli chodzi trochę o bardziej emocje ekstremalne, ponieważ zaprosimy na spotkanie z podróżniczką, jest to Justyna Schumacher, która opowie nam o rekinach. Czyli będzie spotkanie, które się nazywa W pogoni za rekinami. Pani Justyna, która między innymi nurkuje z rekinami, opowie nam o wrażeniach z tego typu bezpośrednich spotkaniach z tymi istotami, które są w pewnym stopniu demonizowane, głównie za sprawą Hollywoodu, filmów typu Szczęki i tak dalej, a dowiemy się, jak to naprawdę jest. No, z tego, co ja wiem, rekiny są praktycznie wszystkie gatunkami zagrożonymi. Rocznie najprawdopodobniej jest to tylko kilka przypadków, kiedy te rekiny atakują ludzi, natomiast my pożeramy rekiny na potęgę. Więc kto tutaj jest bestią, kto tutaj jest ofiarą, się okaże. To myślę, że to podróżnicze spotkanie jest bardzo wartościowe, ale też będzie trochę w drugą stronę, trochę kabaretów, trochę humoru i to czasami nawet ostrego za sprawą stand-upu. Tak, we wrześniu mamy dwie oferty takie komiczne, kabaretowe. Będzie to kabaret Nowaki, właściwie już legendarny, to nie trzeba przedstawiać. Nowy program Za granicą żartu, to będzie sobota 10 września. Jeszcze zostało trochę biletów, więc tutaj radzę spieszyć się do naszych kas, żeby te bilety nabyć. Olka Szczęśniak, czyli stand-up, trochę mocniejszy humor rzeczywiście, specyficzny, wystąpi 25 września i niestety te bilety już zostały wyprzedane. Jak się okazuje, autorka jest bardzo popularna, coraz bardziej popularna, a należy się cieszyć, ponieważ dziewczyna jest tutaj naszą lokalną sąsiadką z Pruszcza Gdańskiego. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta scena stand-upowa się bardzo rozwija w ostatnich czasach i możliwe, że Olka Szczęśniak po prostu przyjedzie w kolejnym jakimś terminie. Być może, tym bardziej, że popularna jest bardzo, tych biletów zabrakło i lubi przyjeżdżać do Tczewa, ponieważ jest blisko i jest świetna publiczność, więc na pewno możemy się spodziewać Olki w najbliższym czasie również. Stand-up to jest taki teatr jednego aktora, Nowaki to trio, ale będzie również spektakl, ale taki spektakl też komediowy. Też komediowy, tak, tak. Tej komedii u nas sporo, jeszcze te takie wakacyjne klimaty staramy się we wrześniu utrzymać. Spektakl pod tytułem Boeing Boeing, który będzie 16 września w piątek o godzinie 19. I to jest prequel Pomocy Domowej. Jeżeli ktoś zna Pomoc Domową, to jest właśnie prequel do tego spektaklu. Czyli wcześniejsze losy Nadi. Jeżeli ktoś zna, to się orientuje. Drugim bohaterem będzie Max, a cała fabuła toczy się wokół jego pasji stewardess. On uwielbia stewardessy, stąd trochę tytuł taki samolotowy. Nie będziemy tam latać. Główny bohater będzie latał za kobietami, może w ten sposób. Czyli to będą potyczki damsko-męskie, zdecydowanie, i to jeszcze z humorem, i to takim całkiem niezłym. Całkiem niezłym, na pewno można się uśmiać. Spektakl na wysokim poziomie, oczywiście przygotowany przez Bałtycki Teatr Różnorodności Tomka Podsiadło. Gwarancja jakości na pewno. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Właśnie skończyliśmy spektakl Boeing Boeing. Nasza gdyńska publiczność bawiła się doskonale. A niedługo zapraszamy Was do Tczewa. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. 16 września o godzinie 19 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Zapraszamy! Panie dyrektorze, jesteśmy w pięknym plenerze, w pięknym parku. W tym parku się rozgrywało bardzo dużo różnych rzeczy w wakacje. Czy jest coś takiego, co zapadło w pamięć? No praktycznie wszystko, chociaż było tego sporo, ale najbardziej to na pewno festiwal Undergramy i znakomity występ Spiętego ex laoce, który naprawdę był energetyczny, elektryzujący na najwyższym poziomie. I wszyscy na pewno będą to wydarzenie pamiętać, także to zapamiętałem, plus oczywiście nasze wydarzenia kinowe. Mieliśmy dwie emisje filmów,
nadkomplety. Pogoda dopisała, średnio trochę popadało, ale mimo wszystko ludzie przyszli, mieszkańcom bardzo się podobało i cieszymy się, że ta forma kina się bardzo u nas rozwija, więc na pewno będziemy tę formę kontynuować. No ja mam taką nadzieję, bo rzeczywiście można było zobaczyć kino, które, filmy, które w kinie są grane bardzo krótko, takie właściwie DKF-owe prawie, że mniej, bardziej niezależne, mniej z tych takich najwyższych, że tak półek sensacyjnych i z topu najbardziej, najlepiej sprzedających się filmów, więc ja na to liczę, że w przyszłym roku może nie będzie dwóch seansów, tylko więcej, tak się uśmiecham. Bardzo byśmy chcieli, mam nadzieję, że to się uda i rzeczywiście, to nie proponujemy tej mainstream takie hollywoodzkiej rozrywki, są to głównie produkcje europejskie, dobre, ambitne, ale jednocześnie rozrywkowe, na których można się i pośmiać, i coś z tego naprawdę ambitnego wynieść. Dokładnie, no ale przed nami jesień, drodzy Państwo, od tego nie uciekniemy niestety, jesień za pasem. Jak Centrum Kultury i Sztuki w tym roku będzie jesień witać? Będziemy witać hucznie. Mamy taką propozycję od lat, jak powitanie jesieni. W tym roku będzie to kosmiczne przywitanie jesieni, tak naprawdę, więc będziemy witać w taki specyficzny sposób. A w związku z tym, że jest to kosmiczne, będą oferty kosmiczne i tak. Całe wydarzenie odbędzie się 18 września, czyli w niedzielę od godziny 16. Na 16 zaprosimy na spektakl Dlaczego nie lecimy do gwiazd? Jest to spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Gdynia Główna. Jest to opowieść o tak naprawdę próbie wylotu do gwiazd, tak naprawdę. Tamto pytanie to jest takie pytanie retoryczne w tytule zawarte. Grupa kosmonautów próbuje odkryć pozaziemską cywilizację. Tutaj takim smaczkiem jest na pewno to, że z nimi również jest robot. Przesympatyczny robot Stasiu, więc tak, więc naprawdę warto przyjść. Całym rodzinami jest to wydarzenie oczywiście familijne. Można się wiele nauczyć i można naprawdę dzieci tym spektaklem świetnie rozbawić. Po spektaklu warsztaty kreatywne o kosmosie. Też będą planety, będą obce cywilizacje, będą różne rzeczy związane z tym, więc tematyczne wydarzenie, kosmiczne przywitanie jesieni. Tutaj oczywiście serdecznie zapraszamy całe rodziny. Ja liczę na to, że jakiś kosmita się pojawi, tak, no, może jacyś inkognito przyjadą jacyś i może coś tam, jakieś informacje o sobie sprzedadzą. To jest całkiem prawdopodobne, ale jest też festiwal Ty i Ja. Cóż to jest za festiwal? No, festiwal Ty i Ja jest tematycznie związany z osobami z niepełnosprawnością, tak naprawdę, więc bardzo niszowy, ale rozwijający się temat. W Koszalinie to się nazywa Europejski Festiwal Filmu Integracja Ty i Ja, więc to jest to pokaz pofestiwalowy. To wydarzenie odbywa się w Koszalinie od kilkunastu lat. U nas drugi raz i zapraszamy tak naprawdę wszystkich, ale przede wszystkim osoby zainteresowane tematem, bo można się wiele nauczyć i poznać tak naprawdę, jak życie osób niepełnosprawnych wygląda w realu. Jak to funkcjonuje i jak to jest przedstawiane w filmie. Więc naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie. Koniecznie dla wszystkich. Oczywiście na ten temat znajdziecie informacje na stronie cks.tczew.pl. No i pozostaje nam jeszcze mocne uderzenie. Będzie koncert. No tak, musi być akcent muzyczny, jak każdego miesiąca u nas. Trochę przyzwyczailiśmy do muzyki przez wakacje, więc tutaj kontynuujemy te wątki. 24 września, czyli to jest sobota, godzina 20. Przede wszystkim dla fanów mocnego rockowego grania zobaczymy i usłyszymy dwa trójmiejskie zespoły. Jest to Access Denied i Hellvoid. Hellvoid już oglądaliśmy w ubiegłym roku, zdaje się, a tak bardzo im się spodobało, że postanowili przyjechać ponownie. Zespół charakteryzujący się tym, że jest dwóch basistów w składzie i to naprawdę ciekawie brzmi. Jeżeli chodzi o Access Denied, od kilkunastu lat już występują i naprawdę grali na dużych scenach z uznanymi artystami, również zagranicznymi, między innymi, żebym tutaj nie skłamał, Nazaret i Cult of Luna, która jest w jakiś sposób mi szczególnie bliska, kiedyś tego sporo słuchałem, więc naprawdę zapraszam na te wydarzenia, a tym bardziej, że w Access Denied jest naprawdę bardzo taka energetyczna, elektryzująca wokalistka. Warto na to wydarzenie przyjść, głównie, ale nie tylko dla fanów ostrego grania. Chociaż wszystko mam, to wciąż czegoś mi brak. Czy coś ze mną jest nie tak? Może ktoś odpowiedź zna. Chociaż
wszystko mam, to wciąż czegoś mi brak. Tam, gdzie będziesz ty, tam będę ja. Tylko ciebie mi trzeba. Moje wszystko to ty. No i trzeci gość w dzisiejszym spotkaniu w Kulturalnych Pogaduszkach, Magdalena Kubicka-Netka. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi u Państwa gościć w Kulturalnych Pogaduszkach. A właściwie to ja goszczę w Centrum Kultury i Sztuki, więc tak w sumie 50-50 jesteśmy. Powiedz, Magdo, jak spędziłaś wakacje? Jak pracowała intensywnie na swoich wakacjach Harcerska Orkiestra Dęta? No, pracowaliśmy po części intensywnie, dlatego że jak co roku w lipcu odbył się nasz obóz muzyczny, gdzie już intensywnie przygotowywaliśmy pewne wydarzenie, które wielkimi krokami się zbliża. Bo mam oczywiście na myśli jubileusz 75-lecia Harcerskiej Orkiestry Dętej, które będziemy celebrować, główne obchody będziemy celebrować 1 października podczas koncertu galowego, który odbędzie się właśnie w Centrum Kultury i Sztuki o godzinie 16. I co zaprezentujecie? Jaki repertuar? Czy to będzie to jakiś przekrój wszystkiego tego, co w 75 lat się wszyscy nauczyli? Czy może będą jacyś goście? Czy może przyjadą starzy, dawni członkowie Harcerskiej Orkiestry Dętej? Jak to wygląda? Jaki jest plan? Chcemy troszkę przypomnieć utwory, które były takimi największymi naszymi hitami, które pozwalały nam wygrywać na przykład festiwale i które były bardzo dobrze przez publiczność odbierane, czyli nie zabraknie muzyki filmowej. Przygotowaliśmy też, a właściwie ciągle przygotowujemy, bo ten proces jeszcze trwa, przygotowujemy nowy repertuar. Gości tym razem nie będzie, tym razem to orkiestranci są tutaj głównymi bohaterami i to im jest dedykowana ta impreza. Zresztą nie tylko obecnym, ale też byłym orkiestrantom, których serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Nie będzie to jedyna okazja do świętowania, gdyż tydzień wcześniej w tutaj naszej sąsiedzkiej Farze o godzinie 12.30, czyli to będzie 25 września, godzina 12.30, zapraszamy na mszę świętą i koncert muzyki sakralnej. Czyli tak bardzo zróżnicowanie. A powiedz, ile teraz osób liczy sobie orkiestra? Orkiestra ma w składzie aktualnie 60 osób, plus ci, którzy się uczą. No bo u nas też można się uczyć grania, do czego też serdecznie zachęcam. No właśnie, czy jest jeszcze miejsce, gdyby się znalazło jakieś dziecko, które chciałoby zacząć grać na jakimś instrumencie, albo może trochę już gra, to co musi zrobić? Powinna taka osoba do mnie zadzwonić. Telefon można znaleźć na stronie www.orkiestratczew.pl. Umówić się na przesłuchanie i wówczas ja podpowiadam, jakie instrumenty są dostępne, czy po prostu jakie są możliwości na dany moment. Nabór prowadzimy w zasadzie ciągle w ciągu roku, w przeciągu całego roku. Ale wrzesień to jest dobry moment, żeby zacząć. Tak, bo to jest czas, kiedy się zapisujemy na warsztaty, myślimy o jakiejś zmianie po wakacjach, więc może któryś z naszych mieszkańców ma talent ukryty jeszcze, a się objawi za jakiś czas, bo przyznam, że z orkiestry harcerskiej pochodzi bardzo dużo utalentowanych osób. Ostatnio Ignacy Wendt zdobył złotą tarkę na festiwalu w Iławie starego tradycyjnego jazzu, co było naprawdę fantastyczne, ale to nie tylko, to nie jedyne osiągnięcia, przecież jest tych osób mnóstwo i mam nadzieję, że będą następne. Dokładnie, ostatnio to Ignacy, ale na przykład rok temu Marcin Elszkowski wygrywał konkursy jazzowe, że Jazz Juniors w Krakowie wspomnę, albo konkurs w Poznaniu i też Bielską Zadymkę, o ile się nie mylę, ale tu nie jestem pewna.
Ale też wcześniejsze, jakby wcześniejsze osoby, bo takie osoby jak Krzysiu Urbański, czy Grzegorz Wieczorek, który jest wykładowcą Akademii Muzycznej, to wszystko są gdzieś ludzie, którzy zaczynali w orkiestrze i właśnie to u nas złapali tego bakcyla i ta pasja stała się zawodem, sposobem na życie. Ale orkiestra to nie tylko samo granie, bo orkiestra to są też przecież przyjaźnie. No już nie mówię nawet o małżeństwach. No tak? Właśnie, miłości również. Wiązały z kilkadziesiąt małżeństw, które w orkiestrze przez te 75 lat to są ludzie, którzy się poznali i tak to się skończyło. Ja myślę, że to będzie piękny wieczór wzruszeń, bo jeżeli spotkają się ci najmłodsi, którzy będą grać, ale przyjdą również ci, którzy kiedyś grali, spotkają swoich przyjaciół, swoich znajomych, może przyjedzie kilka gwiazd, właśnie znajdzie czas na to, żeby też poświętować, to może się okazać, że centrum będzie pękać w szwach i się wszyscy nie zmieszczą. No to jest taka trochę nasza bolączka, że wszyscy, którzy będą chcieli na ten koncert, nie wejdą. Dlatego zachęcamy, od 15 września będą dostępne wejściówki, bezpłatne wejściówki. No i ja tutaj zapraszam, najserdeczniej zapraszam właśnie tych byłych orkiestrantów, którzy przez te wszystkie lata współtworzyli orkiestrę, ale też oczywiście nie tylko. Każdy, kto ma ochotę, może wejść, natomiast proszę się spieszyć z tym odbiorem wejściówek od 15 września. Od 15 września kasa Centrum Kultury i Sztuki, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie cki.es.tczew.pl. W dzisiejszych kulturalnych pogaduszkach to już wszystko. Do zobaczenia.